Ty, bo mamy na mapie oznaczone różne rzeczy. A taka chata to co tu będzie? Partiatik! Live! Jest tu co useful? Srebrny medalion, pieniądze. Ploce drewna. Da się zwiększyć udźwig, czy nie da rady? Da się. Tu się wejść nie da. Tu są jakieś rzeczy. Widzicie mapkę? Pieprzamy się. O, siłowanie! Na siłowaniu jak wyglądasz na silnego! Zmierzymy się? Tak. Ale tu laguje, kurde. Widz gadał, że tak ma być, ale... Ty, ale mamy siłę w łapie, easy. Jednak Geralt to Geralt. Za mocnyś dla mnie! Masz tu twoją wygraną. Spróbuj się z żelastym Janosem. Kim? Ty, żelasty. Ze mną nie pójdzie ci tak łatwo. Co ty pieprzysz? Widziałeś siebie? Chudy w dupa. Szczurze. Zmiażdżę. Ez. Czy lasty Jankos? Masz swoje pieniądze. Spróbuj się z grubym Maćkiem. No z grubym może być ciężko, nie? Ale co ty mówisz? Ty jesteś gruby Maćko? Dawaj. Mocny z ciebie chłop, ale i ze mnie nie ułomek. Spróbujemy się? Czemu ty w garku na łbie jesteś? Dawaj. Oj. Oj. Ez. Na wielkie jaja Vejopatisa. Masz krzepę. Twoja nagroda. Jest jeszcze jeden. Jak dotąd nikt z nim nie wygrał. Kto? Bartosz Szkuta. Znajdziesz go w wiosce. Patrzaj ta ludzie. Cuda i dziwy. Trochę zarobiliśmy. Tu mamy jeden K w ogóle. Dużo, nie? Wszędzie wokół złodzieje i bandziory. Ktoś coś mówił, czy pierd słyszałem? Nie wiem. Aha. Radagast. Kogóż to ja widzę? Widywałem cię w Wyzimie. Kogóż to gdzie? Ja widzę? Widywałem cię w Wyzimie. Tylko bez żadnych awantur. Ma być karta? Spokój, jasne? Jak słońce. Będę cię miała na oku. Ty, tu się da wszystkim sprzedawać wszystko? Czyli tu nie ma jak w Wieśku jedynce, że trzeba się pieprzyć. Dobra. Jabłko. Co to jest? Komu on sprzedaje coś takiego?
Dobra, czekaj, zara. Witam. Zanim z nimi pogadamy, tam na dole się ludzie lali. Idziemy. Powaga, idziemy. Kurwa, poczekaj, aż się odsłoni. Krasolut. Pozdrawiam. Schowek. A ja wypieprzałem itemy. Dobra. To tu schowam te ciężkie, te rudy. Wszystkie. Gdzie to było? Widzę, będziesz pamiętał, że tu rudy mam? Bo ja już zapomniałem. Ale ledwo to schowałem. A, tu się da kliknąć. Ale tu bardzo ułatwili ten handel i wszystko inne. Nie ma takiego, wiesz, takiej wczuty jak w Wieśku 1. Czy ja dobrze widzę? Kości. Wiedźmin Geralt. O co chodzi? Kuzyn z Wyzimy opowiadał, że nieźle grasz w kości. Gra. Jak się rozniesie, że mamy dobrego gracza, to może ściągną lepsi i stawki będą większe. Jakby przyszedł taki Einar Gausel czy Żegota. To mistrzowie. To jak? Grasz? Gramy, chłopie, dupa. My tu gramy dla zabawy, ale Zyndram ma się za mistrza. Nie gram z byle kim. Pokaż, co potrafisz. Nie gram dla zabawy. Na pieniądze gram. Jak dla... Co to jest 10? To jest to samo poker? Czekaj, co? Trójka? Nie, czekaj, my mamy 4. Przerzuć. Ej! To. Zaznacz. Nie wiem, co zrobiłem. Przerzuciłem? Co ty pieprzysz, on? Co ty pieprzysz? Co ty w to... Co ty pieprzysz? Przecież... Przegrałeś. Ej, tu nie ma BO3. Grany? A, to się tym rzuca. Dobra. 1-1-1. Dobra, jak przerzucić? Którym zaznaczyć, żeby przerzucić? Jak zaznaczyć? Trójkąt. Te dwie. Rzuć. Ej, to mi się podoba, dużo lepiej rzut tu działa. No. Ej, dużo lepiej działa. Wygrałeś. Tutaj. Kości. Grany? Co mamy? Street? Nie, czego brakuje? 1, 2, 3, 4. Dobra. Spróbujemy? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Ja pierdziele, dupa. Widzu. Heheszkeleszkę meszkę w keszkę dał na golibordę 150 zł. Cześć dziaduch, cześć chat L i CKA. Dziękuję ci bardzo. Czy ty w dupę oszalałeś? Grany? Dziękuję ci bardzo, kochany widzu. Licka. Dla ciebie też. Nie, 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 nie!
Dobra, jest. Gramy? Ile da się grać? Dziękuję ci bardzo, Wizu. Dziękuję ci bardzo potężnego donata. Ty naprawdę oszalałeś. Co mamy? Nic nie widzę na tych kościach. Full. Ja nie widzę co on ma, no nie widzę co ja mam. Luj, ale przynajmniej szybko gramy. To leci. Porównaj do jedynki. Co? 6, 5? 6, 5, 4? 6? 6? Gdzie jest 5? A on może tak rzucić, żeby stracić? Żeby mu wypadły? Nie. Nie, no w dupę, no. Gramy? O co chodzi? Czekaj, nam jedno ma... Pieprzyć. Nie. Ale my tyle gramy, a jesteśmy całkiem na zero. My jesteśmy na zero, co jest? Nie gram, od... nie gram za psie stawki, dawaj. Co? Zagramy w kości? Jak wygrasz z tymi dwoma, to z tobą... Gramy? Ale oni za psie stawki grają, no. Panowie, dawajcie za więcej, no. Tutaj chyba na kościach się nie dorobimy, to nie jest jak w jedynce. Przegrałem, ale 25. Przegrałeś! To jest nic. Gramy! Tu kości są ścierwem. Trzeba moda na odblokowanie limitu i mnożymy pieniądze do rana. O kurwa. Wypary. Przegrałeś! Gramy? Przegrałem, ale ledwo co, no. O kurde, tu ładnie. Co on ma? Dwie pary ma. On nie podbije. A poddał! Czy ja wygrałem tylko to, za co a nie, dobra, to jest na czysto ile? 15 miałeś na czysto. Szczęście, ale chętnie się odegram. Wybornego bija! Dawaj bossa. Co? Zagramy w kości? To co, gramy? Się da w nieskończoność, rozumiem, chyba dlatego są takie małe stawki. Żebyś się nie dorobił i żebyś nie popadł w hazard jak w jedynce. Oj. Przegrałeś. Odegram się. Mordego bij! Co? Zagra... To... Dawaj. Dawaj. Cześć, mamy tego? Raz, dwa, trzy, cztery, nie. Ja pierdziele. Próbujemy? Pewnie nie uda się, no ale dobra.
O kurde, udało się. Ale co? Wygrałeś. Chcesz się odegrać? Nie. Spróbuj z Einarem Gauselem z dzielnicy rzemieślniczej. Jak z nim wygrasz, może nawet Żegota się z tobą zmierzy. Dzięki. Uważaj na lewy sierpowy! Komu dolać piwa? Tu się dosłownie z każdym da handlować. A ty to kto? Zatańczymy, biały lisiu! Witam. Odmieniec. Dobra, napijemszamy się, panowie. Który to boss? Co się dzieje? Zawody, brachu. Port zamknięty, to i nudasz w życi strzyka. Dołączycie? Jakie są zasady? Zawodnicy wpłacają dole, wygrany ją zgarnia. Zasady walki. Robisz wszystko, żeby drugi nie wstał. Dosyć skomplikowane. To co? Walczysz, brachu? No jasne, dawaj. Tak. Świeżak, jaki ty, brachu. Dobry na początek. Wychładaj pieniądze. To jak? Jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam ty tu do chyba tańca. Na pobocznych aktywnościach nie idzie się dorobić. Uj. Stanie po tym? Kurwa, poczekaj aż się odsłoni! Dobra, tu chociaż walka na pięści lepsza niż w jedynce. Być twoim wrogiem. Bijemy się dalej, bracie? No tak. Powiedz tylko z kim. Najzdup, zwany Tylcem. Dziwnie go nazywają. Wszystko robi na Najzdup? Odwrót. Sypia w dzień. Najpierw chla, potem dopiero je. A babom do chędożenia każe się ubierać. Najzdup. Pokaż oreny. To ja. Najzdup. Najzdup. Pudzian. Niech będzie. Pudzianowskiego nawet pobija. Za pieniądze zrobię wszystko. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! Spudzian? O kurde, rzeczywiście byk! Ty to serio jest Pudzian? Ucie głos. Ale z Dyni dostał. Zabierdol mu skok! Dobra. Oj, Pudzian. Ej, mistrzu! Co tam? Od razu widzę, żeś zawodnik na porządne walki, a nie na debijaną gołotę. O, prawda. To mam dobre. Bierzaj mi. Nie znam cię. Mówią na mnie Ziggy Król, bo płacę po królewsku. Wieczorem będę na ciebie czekał pod karczmą. Jeśli chcesz zasmakować sławy i prawdziwych pieniędzy, zagadaj do mnie. Zaprowadzę cię w odpowiednie miejsce. Toż to po... Chętnie. Kurwa Esja! Brawo. Bijemy się dalej, bracie? No jasne, w dupę. O, wiedziałem, że traficie na siebie. Kto to jest? Mały Dota. Skurwiel zremiut prosto z ula, chleje za czterech, a są tacy, co widzieli, jak pełne wiadro na kutasie wieszał. Lepiej przyszykuj duży mieszek. To jak? Co? Ja pierdziele, w dupę. Co? Chyba widział Zoltana nago. Chyba jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! No co innego by go tak... zresztą. O kurde, pierwszy, który uderzył Wiedźmina. To już nie jest zabawa. Po nerach! Jeszcze... Poczekaj, aż się odsłoni! No czekam! Rzucam nim! No. O, nie chciałbym być twoim wrogiem. Gratuluję. Jeszcze ktoś? Obiłeś mordy największym zabijakom. No ja! Gratuluję! Turniej zakończony! Gratuluję mózgu, co za pety. Ty, ale to były totalne pety. Dobra, idziemy spać do wieczora i patrzymy, czy będzie serio tamten typ. Ej, nice, dup. Czekaj, aż się odsłoni.
Jeszcze ci mało brachu? Walki poza turniejem. Ustalmy stawkę. To jak? Walka poza turniejem, o. Fatumix dał na Goliborde 5 złotych. Dejno Kamerk prawy dół, czat górny prawy. Nie. Od widza dla widza. Dziadzio ślepy Jus, C czatu najwidzi. Tak jest ustalone, widzu. To, że jakiś tam bydle... sorry za obrazę. Tak napisał i ty to podbiłeś, nie znaczy, że tak będzie. Wybacz. Tak ustalone i tak jest. Jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! Patrzcie, no ludzie! Tak jest git, widzu. Tak jest git. Quest jest pod... A nie, mogę dać NB niżej, bo tam jest nazwa questa. Ty, warto ich tulać, czy skip? Toż to po kurwa Ezja! Poezja, zgadza się. Muszę by przesunąć. Czyli to jest jakby koniec tej arenki, tak? To gdzie my teraz idziemy? Ej, ja bym poczekał do wieczora i zobaczył, czy serio będzie ta druga arena. Bo pokonaliśmy wszystkich na rękę, na kości, na pięści. Więc trzeba to... Aha, chyba nie z tej strony. Było jeszcze jedno wejście do karczmy. Tu? Tak mam level do dodania. No, teraz się da. Trzy levele do dodania i XPP. Dobra, ja chciałem tak, to parowanie na pewno. To ma dwa levele. W walce wigor i... Odbijanie strzał! Odbijanie strzał w kierunku strzelca, ale jak się odbija? Po prostu blok trzymasz? Wezmę. Jeszcze mutuj. Adrenalina przy trafieniu. Co to jest adrenalina? Bo nie widziałem tego. Kurde, nie wiem, czy to dawać. Dobra, na razie tak zostawmy. Tu co jest? Nie, to jest to. Tu co jest? Nie, to jest pit, to jest potki. To potki chyba. A czekajcie, a są tutaj poty unikatowe jak w Wieśku 1? No to luj. To miał być co? Nie mogę pomiędzy? To się tylko tak. Dobra, zmierzch w najwyżej się jeszcze raz kliknie. No i luj, nie widzę tego chłopa. Witam. Nie dasz się sprowokować, co? To jeszcze dłużej. Północ. Ty jest! 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 O, kogo to widzą oczy Zigiego Króla?
Przemyślałeś moją propozycję? Tak. Wyjaśnij. Może jakieś szczegóły? Tylko wtedy, jak się zdecydujesz, przyjacielu. Na razie musi ci wystarczyć obietnica sławy i pieniędzy. Bez mnie zmarnujesz się, wytrzepując kurz z gaci pijaków po karczmach. Więc jak? Jestem gotowy. Wytłumaczę ci wszystko po drodze. Mów. Wiesz, z czego słynie Flotsam? Z niczego. I tu się mylisz. W Dolinie Bondaru są tylko dwa miasta, które warto odwiedzić. Bondar, słynący z najładniejszych dziwek na północy, i Flotsam, gdzie są organizowane najlepsze walki. Kto je organizuje? Oficjalnie nikt. Ale jak kto się dobrze zakręci, to i nie jedno zobaczy. Czasem zarobi, a czasem straci. Ja wystawiam własnych zawodników. Upatrzyłem ciebie i nie pożałujesz. A teraz chodźmy tam, gdzie chłopiec staje się mężczyzną, a Ej! Nie poznajesz Zigiego Króla? Ciebie tak, ale ten drugi wygląda na niebezpiecznego. Zigi Król innych nie zatrudnia. Tak, ostatnio żeś przyprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz, sam komendant postawi na niego majątek. Dobra, ale jak mam go przepuścić, to musi zostawić żelastwo. Całe. Niech będzie. Już jesteś bogaty. Broń będzie czekała w skrzyni przed bramą. No. Prowadź, Zigi. Loredo. We własnej osobie. Pozwala na walki? Czy pozwala? On je organizuje. Tutaj stawia się wielkie sumy. Ostatnio trochę mi nie szło, ale dzięki tobie ludzie sobie przypomną, kto to jest Zigi Król. Tylko mnie nie zawiedź. No dobra. Pokonałem najzdupa. Tylca. Nie ma bata, że ktokolwiek będzie mocniejszy. No idź. No idziesz ty? No idź! Nie, chłop jest nieogarnięty, widzowie. Dobij, skurwysyn! No. Patrzcie, patrzcie! Zigi Błazen wróci! I to w wielkim stylu. A nie stylu. Król? Przyprowadziłem zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno. Zabójca potworów? Jak go namówiłeś do tych bijatyk? Zigi Król ma swoje sposoby. Ciekawie się zapowiada. Za chwilę stworzymy historię mordobicia we Flotsam. Po wsiach będą krążyły pieśni o Zigim i Geralcie. Ty tylko wygrywaj, a ja zajmę się resztą. Gotów? No dobra. Gotowy. Wspaniale. Jeszcze będziesz mnie nosił na rękach. Twoim pierwszym przeciwnikiem będzie Suchy. Mówią tak na niego, bo leje, dopóki wszystkie soki nie wypłyną. Może Suchy się zmoczy. Nie daj mu się! Ale wygląda! Co to za w dupę chłystek, no? Ja najzdupa pokonałem. Wryja go! No wale go wryja. Leżeć, Pecio. Dobra, ty Suchy to gigapet. Leży. Pięknie, żeś mu facjatę przerobił. To kto następny? Mitko, raz ci pierdolne. Zwykle jeden jego cios wystarczy. Co? Postaram się sprawdzić, jak wygląda drugi. Powodzenia. Wryja go! Zobaczymy, czy chociaż nas raz uderzy. Masz kulanku, śmieciu. Nie daj mu się! Dobra, ty, on jest gigapetem.
Chłop nie ogarnia fest. Jesteś odkryciem mojego życia! Widzę. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Jako żywo! Ale przed nami jeszcze długa droga. Twoim następnym przeciwnikiem jest sieciech zwany Kutasem. Nikt go nie lubi? Łachy ma z frędzlami. W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnikowi ucho. Dawać do tego Kutasa. Nie daj mu się! Nie mogę. Nie mogę. Tu bez tych narzów, tych chłopów. Oj, za kitę? Wryja go! Kolejny spudzian? To nie najzup, to pet. Nie daj mu się! Śmieci. Geraltem nikt nie ma szans. Jeszcze tylko jeden i jesteśmy sławni i bogaci. Kto? Zdenek. W bójkach to mniej niż we czterech się na niego nie porywają. Co ja ty pieprzysz? Właśnie. Wiedźminie! Pozwól do mnie. Oho. Piękna technika. Dzięki. Zbliża się ostatnia walka i wszyscy obstawiają pewniaka. Ciebie. Oprócz mnie. O nie. Do czego zmierzasz, Loredo? Zdenek ma wygrać. Ale tak naprawdę to my wygramy. Trzecia część puli jest twoja. I to nie jest propozycja. Nie. A teraz rozumiem. Jesteś oszustem. Nie obchodzi mnie twoje zdanie. Masz przegrać. Spieprzaj, dziadu. Nie. No. On Nie, no bez przesady, w dupę. On na czterech się minimum w niego rzucają. Nie daj mu się! Przecież to jest wielebny z jedynki. Ja go łamę. Wryja go! Albo to jest bezimienny, bo ma taki ten skin. Twoje pieniądze. Straże odprowadzą cię do bramy. Pożałujesz tego. Co? A nie mówiłem, że wygramy? Ma się tego nosa. Po prostu daj mi te pieniądze. Najpierw zabawa. W każdej karczmie darmowe kolejki. Że o dziewuchach już nie wspomnę. Wychędzasz je w moim imieniu. Czego? Komendant chciał mnie widzieć. Zostaw nie, nie teraz. Dobrze jej pilnuj. Jest bardzo cenna. Nie chcę Poczekaj, tego... Poczekaj, wilku. Też mam do pogadania z panem komendantem. Włazicie, czy nie? Słuchaj, jestem oficerem, a ty zwykłym chłystkiem. Jak będę chciał, żebyś... Chodźmy już, Rosz. Ja nie chcę tego robić teraz. Z takim wojskiem... A gdzie my mamy save'a? No nie mów, że przed walką. Ja pierdziele. Nie. Nie. A ten kiedy jest? Z takim wojskiem Loredonio. Nie wytrzymam. Ja pierdziele. No nic. Na razie jakoś mu się udało. Ale nie skipnę nic jak to zrobię teraz. Przystań gnije, a ten... No straże mnie miały odprowadzić. Balista.
Fajfus ma balistę. Wiesz, co to za broń? Mhm. Ramiona wzmocnione spiżowymi sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać ciężkie bełty nawet na kilometr. Tak, tak. Strzela dwa razy na minutę, ale nigdy w to samo miejsce. Odrzut. Już to gdzieś słyszałem. Znasz się na balistach? Znałem kogoś, kto się znał. Nieważne. Muszę ją uszkodzić, inaczej jesteśmy zdani na łaskę Loredo. Wszyscy są pijani w trupa. Sprowokuję strażnika. Spokojnie, Roż. Nie będę się znowu bić z tym otworem. Dopóki balista działa, nikt nie przepłynie rzeką bez zgody Loredo. Sam się tym zajmę. Ty się napij. Dawno się tak dobrze nie ubawił. A już ci. A znacie to? Raz mały elfik szedł se drogą. Psia jego mać. Aż tu krasnolud dorypał mu nogą. Psia jego mać. Boś ty kurdów lub żyć trącany. Psia jego mać. Pójdę na skargę do swojej mamy. Psia jego mać. Pośpiewaliście? To może czas na inne rozrywki. Ty, nie mogę do niej zagadać. Czemu? Ten siwucha! O! Dawno się tak dobrze nie ubawił. A już ci. A znacie to? Raz mały elfik szedł se drogą. Psia nie lubię jego mać. Czego, dziadu? O. Chcę się sprawdzić na rękę. A co ja z tego będę miał? Nic, bo dostaniesz łomot. A jak wygram? Pokonasz Wiedźmina. Czego więcej byś chciał? Ty jesteś ten Geralt? Szary wilk? Zgadza się. Dobra, zaczynajmy. To ja. Pośpiewaliście? Pieniędzy, nie? To może czas na inne rozrywki. O kurde, on silny jest. Dobra, świetnie. Dawno się tak dobrze nie ubawił. A już ci. W suchą psitę. Dziad mnie pokonał. Idę na paśnik, muszę robić masę. A znacie to? Raz mały elfik szedł se drogą. Psia jego mać. Nie słyszeliście? Odwiedziło nas dwóch ważniaków. Ciekawe, czego chcą. Psia jego mać. Nie lubię odmieńców. A ja tępych mięśniaków. Czego chcesz, mutancie? Zmierzyć się na rękę. Nie cierpię mutantów. Zmiażdżę cię. Przekonajmy się. Pośpiewaliście? To może czas na inne rozrywki. No nie czas na inne rozrywki. Siłuję się teraz. Cisza. Dawno się tak dobrze nie ubawił. A już ci. Nienawidzę plugawych odmieńców! Wiem, wiem. Raz mały elfik szedł se drogą, psia jego mać. My z nim gadaliśmy? Drypał mu. Czego, dziadu? Tia. Mać. Boś ty kurdów lub żyć trącany, psia podobno jego mać. Pójdę na skargę do swojej. Zajmij się balistą, Geralt. Psia jego mać. Pośpiewaliście? Nie kręć się tu. To może czas na inne rozrywki. Nie kręć się tu. Nie mogę jej po prostu rozpieprzyć. Weszą tu niby psy na śmietniku. Ten jeden to się nosi jakby jakim królem był. Potrzebujesz czegoś, Brzydalu? Brzydalu? No, ładny to ty nie jesteś. Ale... Nie przejmuj się, kobiety lubią brzydali bardziej niż wymuskanych lalusiów. A ty jesteś wyjątkowo brzydki. Chcesz się zabawić? Teraz nie mogę, ale znajdę cię w miasteczku. Jak się nazywasz? Margarita. No dobra, Margarita, zapamiętajcie. Chciałem zrobić koledze niespodziankę. To ten smutas przybaliście. Ostatnio jakiś baran chciał, żebym czytała mu wiersze. Nie lubię takich ekstrawaginacji. Myślałem o czymś bardziej tradycyjnym. To co ma być? Twoja specjalność. Dobra, mam stałą stawkę. Ale z dala od balisty. O, to wyjdzie więcej. Co? Za usługi niestandardowe trzeba dopłacać. Takie zasady. Niech będzie.
Przysługa za przysługę? Już mi pomogłeś. Upokorzyłeś Mirona i Alfonsa, a to jest coś. Dziękuję. Przyjemność po mojej stronie. Dobra, idę się zająć chłopakiną. Dawno się tak dobrze nie ubawił. Oglądamy. A znacie to? Idzie. Małe elfy krzece drogą. Psa jego malć. Aż tu krasnolud to rypał budogą. Psa jego malć. Oś ty kurdów lub żyć krosary. Psa jego malć. Twoi koledzy się dobrze bawią. Czemu mój teraz kargę do twojej mamy. Psa jego malć. Pośpiewaliście? To może czas na inne rozrywki. Weszą tu niby psy na śmietniku. Nie ma to jak zabawa przy ognisku. Lepsza jest tylko zabawa przy ognisku i gorzałce. A już całkiem najlepiej, jak jeszcze jest kogo wyhendożyć. Nie kręć się tu. Zadbał wszystko, prawda? Chodź na tu, mała. Wujek opowie ci bajkę. Byle cię było stać na to bajdurzenie, bo za mniej niż 10 orenów ucha nie nadstawiam. Poszło. A ona co? Ty załamała się, co tam się wydarzyło? Nie ma to jak zabawa przy ognisku. Lepsza jest tylko zabawa przy ognisku i gorzałce. Jak gdzie ten kupiec? Przejścia nie ma. Nie ma to nie ma. Tutaj. No i pobaliście. Doskonale. Chodźmy do Loredo. Loredo jest zajęty. Ta wiedźma Sheila teraz u niego siedzi. Później przyjdźcie. Geralt, chodź na dół. Porozmawiamy. Geralt to japoński random Bruce? Co to znaczy w ogóle? Podobno Sakata, jak ty podpity. Tak? To co, czekam aż jaśnie pani skończy z jaśnie Hamem? Szkoda czasu. Zdaje się, że zwaliła się tu cała straż z Flotsam. Warto by się rozejrzeć. Widziałeś kusznika za domem. Zajmę go czymś, a ty spróbuj się przekraść na tyły rezydencji. Dowiemy się, czego tak pilnują. Wybaczcie, panowie, przypadkiem usłyszałem waszą rozmowę. Czego chcesz? Właściwie to ja ze sprawą do Wiedźmina. Mam dla was propozycję. No dobra. Propozycję? Ciekawe. Podejrzewam, że nie zjawiłeś się tu dla przyjemności. Dobrze podejrzewasz. Słyszałeś już o potworze w rzece? Obiło się o uszy. Prędzej czy później ktoś na pewno da ci na niego zlecenie. Przypuszczam więc, że... Przestań przypuszczać i podejrzewać. Wyduś wreszcie, o co ci chodzi. Nasz zacny gospodarz jest w posiadaniu części pułapki przygotowanej specjalnie na te bestie. Zamieniam się w słuch. Za domem jest magazyn. Loredo trzyma tam przeróżne skarby zarekwirowane kupcom i podróżnym. Tyle, że jest tam tego bardzo dużo. Ale ty zapewne wiesz, gdzie dokładnie mam szukać. Tak. Widziałem, jak żołnierze komendanta wynosili to ustrojstwo do ogrodu. Umieścili skrzynię na platformie położonej przy samym murze, tym od strony dzielnicy rzemieślniczej. Dlaczego mi o tym mówisz? Musimy jak najszybciej pozbyć się tego potwora. Powodzenia. Dobra, ja zajmę się strażnikiem, a ty spróbuj się przekraść. Mhm. Czekaj. Żołnierzu, natychmiast do mnie! Oho! Dobra, nie ma czasu, trzeba działać. Czego? Stój, pysk! Ja cię nauczę szacunku do starszych stopniem. Chcesz spędzić resztę życia na królewskich galerach? No. Flot sam złodziejom obcina się dłonie. Nie mogłem znaleźć wychodka. Masz szczęście, że komendant ma do ciebie sprawę. Idziemy. Panie komendancie! Nie! Ty, to jest... Co jest? Bad ending. Nie.
Czego? Stój, pysk! Ja cię nauczę szacunku do starszych musimy stopni. Musimy go ogłuszyć. Czemu to nie działało? Łokieć na kask. Niak! We flot sam złodziejom obcina się dłonie. Nie. Ci zaraz coś innego obetnę. Śmieciu. Skradanie. Najgorszy element każdej gry religii. Czego? Stój, pysk! Ja cię nauczę szacunku do starszych stopień. Czekaj, jak ja mam go pokonać niby? Skoro nie tak. Przecież... Ale on nie zobaczy koleżki? Co, on tu nie idzie? Idzie w dupę, no. Aha, on tam tylko chodzi. Dobra. Cisza teraz, cisza. Cisza, 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 cisza. Powaga, powaga. No, leżeć śmieciu. Czekaj, gdzie ta skrzynia, co miała być? Ty masz klucz? Czekajcie, jak chcę tą skrzynię. O, chłop tam łazi. Save? Saveik? Ilu? Aha. Oho. Sheila. Nie. Cisza teraz. Powaga. Powaga, powaga. Ej, a tam co jest? Idziemy też tam? Czy to nie na tera? We flot sam złodziej. A grę wypieprzył. Idź! Jest! Save. Nie mogę tego przeszukać. Jest jeszcze jeden chyba strażnik, tak? Jest! O kurde, gapi się na nas? Nie. Widzi nas. Widzi nas. Cisza, cisza, cisza. Powaga, powaga.
Dobra, easy, te wiedźmińskie zmysły. Aż save'a zrobię. Tutaj się da wejść. Ty, to tu. Nie! Kradniemy wszystko. Żelazna rama, schemat, solidny wiedźmiński miecz, zbroja. Ej, kurde, co to za lucik? Siedem żywotność, redukcja magii. Czy to jest lepsze od kruka? Ej, to chyba jest lepsze. Zabraliśmy ten item, co on tam pieprzył. Ty, tu się jeszcze na drabinę da wejść. Wchodzimy. Pieprzamy się na drabinę, w dupie mam. Ej! Po co? Po co? Co? Po co tu się wchodzi na to? Lo, idziemy tu. Na drabinę idziemy. Oj, skrzynia. Komendancie, chyba zapominasz. Powaga? A ty chyba bierzesz mnie za naiwnego idiotę. Człowieka, który zabiera straż z ulic i każe pilnować towarów zagrabionych kupcom, biorę za niedorozwiniętego umysłowo. Zdajesz sobie sprawę z odpowiedzialności, która na tobie spoczywa? Nie ucz dziada charchać, czarodziejko. Od lat rządzę Flotsam. We Flotsam rządzi strach przed Jorvetem. Rządzi nawet tobą. Powiedziałem już, czego chcę. Jesteś jak płaczące dziecko, któremu odebrano łakocie. Przyjdzie czas, komendancie, że wezmą cię za karczek i powieszą na przydrożnym drzewie jak zwykłego zbójcę, od którego zresztą nie jesteś lepszy. I na ciebie przyjdzie czas, wiedźmo, gdy ułożą ci chrust pod stopami. Dość. Strach mąć ci w głowie. Przemyśl, co powiedziałam i daj odpowiedź, zanim będzie za późno. Co, i teraz udajemy, że nic nie widzieliśmy, idziemy zwykłą trasą, ta? I walimy giga ściemę. No i git. Podoba mi się ten pomysł.
No. Policja mnie odwiedziła przez... co? Czekaj, ty na mnie złożyłeś donosik? Masz przepieprzone u mnie. Przepieprzone masz, chłopcze. Chłoptasie. Od razu mi się nie spodobał. Loredo trzyma tu cenne podarunki od miejscowych kupców. Chyba obawia się ataku Jorveta. Udało mi się też podsłuchać rozmowę komendanta z Shilą. Nie wiem dokładnie, o czym rozmawiali, ale komendant próbuje chyba ubić jakiś interes. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. Miała to jak zabawa przy ognisku. Lepsza jest tylko zabawa przy ognisku i gozałce. A już całkiem najlepiej, jak jeszcze jest kogo wyhedożyć. Na szczęście nasz komendant zadbał wszystko. Prawda? Chodź na tu, mała! Wujek opowie ci bajkę! Byle cię było stać na to bajdurzenie, bo za mniej niż 10 orenów ucha nie nadstawiam. Dycha? Ale tu w dupę tanio. Nice. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!